Dziś Iwona i Wojtek lecą do Stanów Zjednoczonych. Jarosz na staż, a Lisica będzie mu towarzyszyć. Para jest bardzo szczęśliwa ze sobą. Jeszcze nigdy nie było między nimi tak dobrze jak teraz. Iwona nie żałuje, że dała mu ostatnią szansę. Gdy już wylądowali w Stanach, przenieśli się do mieszkania, które przez jakiś czas będą wynajmowali. A że Jarosz jeszcze ma kilka dni wolnego, postanawia zabrać swoją ukochaną na wycieczkę. Finalnie wylądowali w Las Vegas. To wszystko zrobiło ogromne wrażenie na Iwonie. Wiadomo, co się dzieje w Vegas, zostaje Vegas. Po kilku godzinach spędzonych tam, Iwona i Wojtek decydują się na spontaniczny ślub. Małgowska czuje, iż chce zostać żoną Wojtka. Jarosz też tego pragnie. Dziewczynie bardzo zależy na tym, aby jej przyjaciele byli obecni na jej ślubie. Jednak boi się ich reakcji, bo nie dość, że wyjechała bez pożegnania. To jeszcze teraz to. Może to być dla nich za dużo wrażeń jak na kilka dni, aczkolwiek stawia wszystko na jedną kartę. Nagrywa vloga i na nim informuje ekipę, że jutro zostanie żoną Wojtka. Chce, aby wszyscy byli na tej ceremonii obecni. Gdy przyjaciele widzą to nagranie, są w szoku. Kompletnie nie rozumią zachowania Małkowskiej, ponieważ dopiero co mu wybaczyła, dała drugą szansę, a teraz jeszcze ten ślub. Natomiast wszyscy deklarują obecność w domu ekipy. Serio, do końca miałem nadzieję, że sobie coś wymyśliłem, dopowiedziałem i finalnie nie będzie żadnego ślubu, a przynajmniej z ich udziałem. No niestety, to kurwa serio się dzieje. Moim zdaniem, ten wątek jest największym absurdem, jaki był kiedykolwiek w tym serialu. Kompletnie nie rozumiem, co tam się właśnie wydarzyło, bo tak na chłopski rozum. Dziewczyna wybaczyła mu zdradę, wróciła do niego, po czym za chwilę biorą ślub. Ja wiem, że 19 plus odleciało już dawno, 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 dawno temu. Aczkolwiek uważam, że w każdym serialu wszystko powinno mieć mało wiele ręce i nogi, a tu za grosz nie ma sensu, a tym bardziej logiki normalnego człowieka. Jednym słowem, Iwona została doszczętnie zepsuta. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz państwo Jarosz, a przypnę ci serduszko i daj koniecznie znać w komentarzu, tylko szczerze, jakie masz odczucia co do tego ślubu.